Cześć, z tej strony Keep the Beat i przed wami pierwszy materiał związany z konsolową koszykówką od ładnych kilku miesięcy na tym kanale. Powód jednak nie jest byle jaki. Dziś wyszedł pierwszy trailer zwiastujący NBA 2K19, czyli 20. edycję koszykówki od 2K Sports. Zacznijmy od dobrych nowin. Przede wszystkim zwiastun jest naprawdę konkretny i nawiązuje do długiej i owocnej kariery LeBrona Jamesa, który zresztą pojawi się na okładce specjalnej edycji gry. Znamy już cenę tej wersji premium i wiemy nawet, jakie bonusy w niej otrzymamy, ale o tym za chwilę. W trailerze zobaczymy ujęcia LeBrona z poprzednich edycji gry, nawet z konsol poprzedniej generacji. Wszystko jest wymieszane z fragmentami zdjęć oraz filmów Jamesa na przestrzeni ostatnich 15 lat, i co tu dużo gadać, budzi to pewien hype, ale jednocześnie nie da się oprzeć myśli, że to trochę granie na sentymentach. Zła wiadomość jest taka, że nie zobaczyliśmy żadnego gameplayu, co akurat oczywiście żadnym szokiem nie jest. Pomijając tonę screenshotów oraz nowinek na temat nowości w kolejnej edycji, pierwszy prawdziwy gameplay otrzymamy zapewne bardzo późno, możliwe, że nawet i chwilę przed premierą gry. Specjalna edycja NBA 2K19 będzie sygnowana tą oto okładką z LeBronem Jamesem i jej koszt wyniesie $100. Przy zakupie otrzymamy bonusowo fizyczne gadżety w postaci plakatu, naklejek oraz opaski na ręce. Ciekawie wyglądają jednak bonusy cyfrowe. 100 000 VC, 50 000 punktów MT, 20 paczek do trybu My Team rozdawane po jednej na tydzień, szafirowa karta LeBrona Jamesa do trybu My Team, 10 kolejnych innych paczek My Team rozdawanych co tydzień od momentu rozpoczęcia sezonu NBA. Natomiast fani trybu kariery otrzymają 5 murali z LeBronem Jamesem w roli głównej na swoje wirtualne boiska. Specjalny Jamesowy design tego boiska, wirtualną kolekcję butów LeBrona oraz inne ciuszki dla waszego My Playera. Grać w nowego 2K'a będziemy mogli bardzo wcześnie, bo już 7 września, o ile zamówimy wersje preorderowe. Na temat zamówień w Polsce póki co cisza, także czekamy. Najważniejsze pytanie, jakie rzuca się na usta, to czy 19 okaże się lepsza i mniej frustrująca od 18? Czy twórcy dalej popłyną w szaleństwo mikrotransakcji, czy może wrócą do wciąż surowego, ale bardziej sprawiedliwego systemu sprzed choćby 2-3 lat? Czy w trybie My Team w końcu zobaczymy prawdziwe zmiany oraz czy fabuła w trybie kariery wróci do bardziej normalnego, filmowego tonu? No i przede wszystkim, czy wrócę do nagrywania NBA 2K? Dajcie znać, czy byście tego chcieli. Ostatnie lata nauczyły mnie, by dość chłodno podchodzić do kolejnych edycji 2K. Bardzo, ale to bardzo chciałbym zostać mile zaskoczony, ale spokojnie. Jeszcze nawet finały NBA się nie skończyły. Do jutra. Z tej strony Keep the Beat. Cześć! No i oczywiście podziękowania dla wszystkich wspierających, w szczególności dla patronów specjalnych: Jacka Rudowicza, Radosława Szerlonga oraz Pawła Wójcika. Trzymajcie się!